Witam serdecznie, co tak wcześnie? Odpowiedź jest kosmicznie prosta, widzowie. Byłem dzisiaj na pobieraniu krwi, mega wcześnie rano i wracając z pobierania krwi stwierdziłem, a zajadę do Castoramy, do McDonalda i odpalę streama, więc dokładnie taką, jaką właśnie w tej chwili powiedziałem serię zdarzeń, to taka dokładnie się stała, także witam was serdecznie, cześć. Patrzcie, patrzcie co kupiłem. Byłem w Castoramie, uwaga, co kupiłem, uwaga. Nóż do tapet! Właśnie tak! Kupiłem se k***a nóż do tapet. Kupiłem se nóż do tapet i to w sumie tyle. Taki fajny, metalowy. Wczoraj rozmawialiśmy z Kalesonem. Według mnie mega fajne jest to, że teraz w nowym CS-ie jest jakby HUD bardzo podobny do Valoranta. Jest praktycznie identyczny, tylko chyba stan konta chyba przełożyli na lewą stronę, nie? Stan konta przełożyli na lewą stronę, bo Valorant jest po prawej. Ale uważam, że i tak spoko, ponieważ możesz żonglować teraz między grami, możesz grać w Valoranta i w CS-a, masz podobne UI, więc jakby nie masz takiego dużego kopa w morze też, jeżeli chodzi o przejście między grami, co też sprawia, że na przykład gracze, którzy grali w Valoranta, będą mieli łatwiej, żeby się przesiąść teraz na CS-a, więc uważam, że to jest bardzo fajne. W sensie po prostu będziesz mógł teraz sobie grać w dwie gierki naraz i będzie zajebiście. To jest spoko. Już są cheaty. Ja pierdolę. No co mam ci powiedzieć, no... Pierdolcia. Dokładnie. Dokładnie, tyle mogę powiedzieć, no... Nie wiem, no zobaczymy, no jak to będzie z cheaterami. Zobaczymy, jak to będzie z cheaterami. Tak po prostu. Nowy odcinek to jest? No właśnie, 17 godzin temu. Siema, ksiądz Alfa. Z tego labelu była Jankle Osia. Mówię była, bo okazało się, że została z tego labelu wyrzucona grupek i ludzie wychwycili... Nie, ten kot jest kurwa tak cudowny, nie? Kocham tego kota z całego serca. On jedyne co robi na tych filmach to śpi. I że na ostatniej piosence z klubu 2020 zaczepia Zapsona. Ale zrobiłeś mnie w balon, mówię, trochę za dużo na koszulę. Odniósł się do tego na odcinku u Verso, gdzie powiedział, że być może ta zwrotka jest o nim, ale nie czuje się, aby to, co tam było powiedziane, było prawdą. Ile w Valorancie FPS-ów? 30, bo i tak więcej oko nie widzi. Nie czuję się, żeby to, co w niej jest powiedziane, było prawdą. Nie uważam, żebym kogokolwiek zrobił w balon. I że nie elegancko jest śpiewać o czyichś rodzicach. Dobra. Myślę też, że w ogóle picie do rodziców w konflikcie jakimkolwiek jest też nieeleganckie. Kolejnym tematem będzie crusher Kacper Błoński, bo wrzucił dosyć kontrowersyjnego tweeta. Hiszpańska policja bardzo niemiła, co prawda odwaliłem głupotę, ale na zdanie, że nie mówię po hiszpańsku, dostałem odpowiedź w stylu: to twój problem, jesteśmy w Hiszpanii. Co jest z tym kontrowersyjnego? Ja uważam, że on ma rację. W sensie, nie powinien łamać prawa w kraju, w którym jest, ale uważam, że też władze kraju powinny mieć jakby na marginesie, że chłop może nie do końca rozumieć wszystkiego, co oni do niego mówią. No i tyle, no w sumie tyle. No jakby tyle, jakby, no po prostu. Nie ma, ja uważam, że nie ma w tym nic złego, nie? Tak jak na przykład, ja nie wiem, restauracje powiedzmy nad morzem w jakimś bardzo turystycznym kraju, powiedzmy w Grecji, no to bym się chciał nauczyć angielskiego, żeby mieć jak najwięcej klientów i żeby ich jak najlepiej obsługiwać. Jakby wiecie, co mam na myśli. Ludzie w większości bardzo negatywnie odebrali jego wpisy. Nie mam prawa, jak nie jesteś u siebie i nie znasz języka. Ścigasz się z... W większości bardzo negatywnie odebrali jego wpis. To nie mam prawa... A u siebie to już mogę, bo znam język. No i ale ją ze sobą, Ewelina. Ewelina, jeszcze ci ratio z***ł z tym do ludzi. Normalnie, będzie łamany. Nie no, tutaj SKKF to poddymił akurat, Timo. Tego SKKF, w mojej opinii, nie napisał tego na poważnie. To jest w... troll. On tutaj tak pisze, nice troll. I co, mają cię puścić wolno, bo po hiszpańsku nie gada? No nie, no tutaj, to teraz, jak patrzysz na tego człowieka, to już wiesz, że to jest kretyn, który nie potrafi zrozumieć przekazu tweeta. To jest kretyn, to jest debil, to jest debil, ta persona tutaj. To jest debil w chuj. A co oni mają ci pozwalać na łamanie prawa, bo nie znasz... Kolejny debil, Kamil, jesteś debil, melszy fito, weź zmień nick na L debil, jebany, bo naprawdę nie mogę, kurwa. Ludzie się przypierdolą do mega kurwa głupot. W ogóle nie do tego, do czego powinni, kurwa. Wydaje mi się, że Błońskiemu nie chodziło o to, że mają go puścić. No dokładnie. Bo nie zna hiszpańskiego, tylko o to, że jak jest w turystycznym kraju, no to policja mogłaby chociaż znać jakieś podstawy, żeby się dogadać. Dokładnie! Dokładnie! That's what I'm talking about. Jak mówimy o kontrowersyjnych tweetach, to przegadamy temat Julki Żugaj. Fame góruje nad Hajlik pod kątem obsługi influencerów. Co według was jest, widzowie, fajniejsze? Fame czy Hajlik? Według mnie Fame jest o wiele. Jakiś taki
kurwa, nie wiem, dla mnie taki kurwa, no nie wiem, jakoś bardziej lubię Fejma, no po prostu. Bo na tym High League'u, nie wiem, bo na High League'u jakoś nie wiem, te walki czasami wyglądają, jakby to maszyna losująca dobierała. Dwóch tygodni cała płyta jest wyprzedana, jednak staraliśmy się zrobić wszystko, żeby dać ci możliwość uczestnictwa na naszej imprezie. Dlatego zapewniliśmy ci bilety, szkoda, że w taki sposób nas potraktowałaś. Odzywałem się do was ponad miesiąc temu, a nie tydzień temu. Mi również jest przykro, że potrafiliście zapewnić, że bilety będą, a później mimo wielokrotnych prób kontaktu po prostu mnie zbywać. Nie no, w chuj się kurwa ludzie przypierdalają, no. Ja tutaj stoję po obronie Uli Zugaj. Bo powiedzmy, patrz, powiedzmy na przykład ja ci widzę robi giveaway, nie? Na streamie. Ja ci robię giveaway, powiedzmy, nie wiem, ty chcesz, kurwa, wygrywasz u mnie powiedzmy jakieś, nie wiem, 5 skinów do CS-a, nie? Ja ci mówię, jasne mordo, dostaniesz 5 skinów do CS-a, a wysyłam ci 4. No to jakbyś się poczuł, kurwa? Czułbyś się oszukany w pewnym sensie też. Że wiesz, ja cię zapewniam, dostaniesz 5 skinów, a ty dostajesz 4. I ty siedzisz przed monitorem i mówisz tak. Aha, wiesz o co chodzi? Że jak już oni powiedzieli, że normalnie dostaniesz tyle i tyle, no to spoko, nie? Ale jak chłopy się dogadują, a nie dopinają umowy, no to krzywa akcja według mnie. Dostań coś za darmo, mniej pretensje. Księżniczka nie dostała za darmo biletów, życie jest straszne. Drama, hejtujcie te... Dobra, kurwa, mówi to chłop, co wydał 33 zł na Twitter Blue. Shut the fuck up, nie jesteś jakimś influencerem, za mnie pi***. Julia Żugaj to ogromna influencerka z potężną społecznością, więc federacją typu High League powinno zależeć, żeby takie osoby tam się znajdowały. To prawda, dokładnie, jakby, bo to nie jest tak, że ona, bo też ludzie nie rozumieją i są chyba głupi. Na przykład Tomasz Szczygieł nie ogarnia, jak działa świat influencerów, chyba, i że oni zamiast wydawać na reklamę, to po prostu dają, kurwa, na przykład 3 bilety jakiejś influencerce. I ona wstawi na Instastory. Na tym Instastory, na przykład, nie wiem, 300 tysięcy ludzi zobaczy, że ona jest na tym evencie. I to jest mega dojebana reklama. Tak po prostu. Dla niej jest takie burrito, dziwna. No. Natomiast te federacje Amazing. W miesiącu gali to mają straszny kocioł, więc to jest dosyć normalne, że czasami po prostu... Plus też inaczej, w ogóle jeszcze chciałem zauważyć jedną rzecz. Widzą też ci ludzie na Twitterze, którzy pisali, też są w pewnym sensie według mnie głupi z jednego powodu. Spójrzcie, widzowie. High League jej na przykład zapewniło, załóżmy, że ona dostanie 4 bilety, tak? Ona dostaje od nich 3. To wiecie, jak kurwsko ciężkie byłoby dla niej teraz kupić jeden dodatkowy bilet w podobnym miejscu, gdzie siedzą 3 poprzednie bilety? Już nawet pominijmy fakt, że pewnie wszystkie bilety są wyprzedane. Jak ona, nawet gdyby chciała kupić ten bilet, to ona tego nie zrobi. No bo jak ma to zrobić? Bo ja nie rozumiem, ma wyczarować ten bilet, kurwa? Ma wyczarować nagle wolnego spota, czy kichuj? Bo ja nie rozumiem ludzi. Z High League'iem przejdziemy do dram, które wystąpiły na ostatnim High League'u. Mimo tego, że według dużej grupy osób ostatnia edycja High League'a nie była najciekawsza. Mega nudna była moim zdaniem. To do katowickiego spotka zebrało się tłumę. Według jednego z wpisów na Twitterze trzeba było podpisywać na wejściu jakieś oświadczenie, przez co wejście na spodek trwało zdecydowanie dłużej. Dodatkowo Paweł Książek wstawił na Twittera wpis, w którym pochwalił się swoim... No to akurat krzywe, tu się zgadzam. Że zamawiasz bilet na stronie High League'a, to masz rozkład i nagle kurwa stoi ci żuraw. Widokiem na klatkę za prawie 300 zł, bo ludzie z High League'a nie ogarnęli, że robiąc tam dla kogoś siedzenie, to nie za bardzo będzie widział, co się dzieje na tej gali. Z najgłośniejszych kontrowersji z gali to warte uwagi jest sytuacja z Denisem Załęckim. Dziwna bardzo walka. Walki w boksie z Pawłem Tyburskim użył nielegalnego... Ten High League był tak nudny, że dziewczyna wolała się ruchać niż oglądać. Nie chcę ci robić przykrości. Ale odnoszę wrażenie, że powinno być tak, że nieważne co robicie, to fajnie jakby ona wolała się z tobą niż cokolwiek innego. Ale to tylko moja opinia. Kopnięcia w pierwszej rundzie. Dostał za to dyskwalifikację i przegrał. A jeżeli ona to tak robi z nudów, no to sadek. Troszkę. Tak, nudy ten Fame. Mnie Kacper. Ty mówisz, żeby u nas tak nie było podczas Fejmu? Oliwia, u nas jest tak podczas czegokolwiek. W sensie nie tak, że mówisz, ale nudy, wyjechaj mnie Michał, tylko po prostu jakby dla nas ten. Karza. Ale to inaczej High League, to jest tak. Że dopuścili go do walki z kontuzją. Właśnie, to jest kompletnie bezsensowna kwestia, bo Denis na ostatniej walce Halo, też zagrałem zaraz spokojnie. Też została przerwana, bo coś mu się z tą nogą stało. Nie wiem, tak szczerze, jeżeli chodzi o cały High League, to najsmutniejsze według mnie, tak szczerze, to dla mnie najsmutniejsze chyba, nie wiem czy widzieliście w ogóle tego klipa, jak partnerka tego szefa Fenu, czy tam jakąś tam ten chłop, jaki miał nick, nie pamiętam, przepraszam, ale że przegrał z Najmanem i ta partnerka do niego przychodzi, mówi kurwa, z Najmanem przejechać, to jest, nie wiem, według mnie mega, no kurwa.
chujowe, no tak po prostu jakby, nie? Pewny niesmak zostawiła u widzów partnerka Pawła Jeźniaka, bo we vlogu Heiliga z Niagali w taki piękny sposób wsparła swojego wyczęczonego o, faceta wilku mowa, okej, never mind, nie wiedziałem, że będzie o tym mowa tutaj. Z Najmanem. Mega chujowe zachowanie. Bo w związku generalnie powinna być stosowana zasada KWS. Kochać, wspierać, szanować. A tu jest co? Gówno. Smutno się to oglądało, wiem jak jest się wykończonym po walce i słyszeć takie coś od bliskiej osoby bardzo słabo z jej strony i nawet Voxel, który z Jóźwiakiem ostatnio miał na pięku, to stanął po jego stronie. Jesteś bliską osobą dla Pawła i w momencie, gdy facet jest podłamany przegraną i ledwo żyje, to ty mu ciśniesz. Natomiast PiS postanowił odpowiedzieć młodzieży swoim kontem na Jak wiadomo, nie cieszą się oni najlepszą renomą wśród młodych osób i partia rządząca zaczęła od bardzo ofensywnego podejścia, bo w sobotę ukazał się filmik z udziałem Radosława Fogla, czyli Fogiel, skurwa, nie wracaj na tego TikToka, bo cię zjedzą jeszcze bardziej. Posła PiS i szefa Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych i wprost pyta się na filmiku, za co tak naprawdę nienawidzicie jego partii. I sugeruje, że ta opinia została ukształtowana przez m.in. teksty Cypisa i Maty. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? I tam kurwa był taki ziomek, co wyciągnął taką kartkę i wymienił. Czy wy w ogóle wiecie, siema, cokolwiek jestem o Prawie i Sprawiedliwości ukształtowały teksty Cypisa i Maty? Nie wiecie nic o nas... Nie wiecie nic o naszych... Wstawili klip jak Kaczyński czyta Atlas Kotów, kurwa. Nie, no to chujowe, to chujowe. No i kurwa G, to jest mój polityk. Ulubiony. Chętnie posłucham. Konkrety. W komentarzach. Za co tak i go kurwa zjedli w... I co, no ludzie nie zostawili suchej nitki na tym filmiku, poczynając od samych komentarzy, aż do filmików, które po prostu mu odpowiadały. Dało wam się sprawić, by złotówka była najsłabsza w historii kraju. Doprowadzić do najwyższej inflacji od 25 lat. W tej chwili, nawiązując na przykład do The Last of Us, mogła wybuchnąć kurwa apokalipsa zombie. Ja miałabym totalną wypierdolkę. Mogłaby wybuchnąć w tej chwili apokalipsa zombie, ja jestem gotów. Red Bulli kurwa, w chuj. Osi, w chuj. Pićko, w chuj. Kolka, w chuj. Chipsów, w chuj. Odli, ostry bocek. Dużo jeszcze tu jest jedzonka, generalnie, ale to nie koniec, ponieważ jeszcze tutaj w szufladzie, mam kilogram żelków jeszcze mam, takie prażynki z czego? Prażynki z, jak się nazywają takie kurwa, takie zwierzątka, ze shrimpa, nie wiem jak to się nazywa, no wiecie o co mi chodzi, no. Takie shrimpowe tamte, no. Zapasy na max dzień. No to chyba bekonowe. O, krewetkowe, o właśnie, krewetkowe. Dokładnie tak. Na max dzień. Nie, no to dla max dzień chyba dla Ksajo w piku formy. Jak zajadał się Big Maciem co 3 sekundy. No i sobie taki zrobiłem zapasik. Mam cukrzycę i duże cyce. To nie kawał. Jak będę miał 3 dychy, to... na zawo. Już chcieli dotrzeć do młodego elektoratu, kogoś do siebie przekonać, to może nie cisnąć im od razu, że się na niczym nie znają, głupi teksty Cypisa kształtują. Dzięki Wiking również. No witam serdecznie. Po niego wybuchła kolejna kontrowersja. Ej! Został subskryberem. Wiecie co w ogóle się kurwa stało? To jest dla mnie mega krzywa w chuj akcja. Matę chcieli widzowie, nie żebym go bronił, bo dla mnie jest z***em, ale wiecie co się stało? Jak Matę chcieli wsadzić do więzienia na ile kurwa? Na 3 lata, tak? Za posiadanie kurwa koła. Tam ile on miał? Gram? Nawet chyba nie. Chyba na 3 lata chcieli go wsadzić. A wyobrażacie sobie, była taka sytuacja jakiś czas temu na drodze do Olsztyna, bo to była mega, mega głośna sprawa w pewnym momencie, co chłop zajechał drugiemu drogę i był taki mega poważny wypadek na ulicy. I kurwa, wyobraźcie sobie, że ten chłop, co spowodował ten wypadek, zabiorą mu chyba prawko tylko chyba na 14 miesięcy i będzie miał chyba jakąś tam grzywną, mega jakąś taką w ogóle nieadekwatną do tego, co się dzieje. Mega kurwa, to jest dla mnie pojebane, że chłop, który praktycznie zjebał drugiego człowieka, idzie na mniej niż za posiadanie zioła, kurwa. To jest dla mnie pojebane. Co sądzę na temat CSA 2? Dobra, to wypowiem się ostatni raz, ok, ewentualnie sobie klipa zrobicie. W tym aucie było jeszcze dziecko? Tak. Co sądzę na temat CSA 2? Według mnie spoko, że doszło do takich zmian. Nowe modele wyglądają bardzo ładnie, tylko jest jedna rzecz, która mi według mnie dziwnie działa i są to te nowe smoki. Otóż, widziałem na Twitterze klip, gdzie chłop rzucił tego smoka i potem wrzucił w niego nade'a i ten jakby nade został, jakby wyczyścił tego smoka. Tylko że ten smok wrócił, a nie powinien, tak nie działa fizyka, on nie powinien, a on się pojawia ponownie. Nawet specjalnie chyba to sobie
k***a zapisałem, a jak nie, to już patrzę. O, tak, to, dziękuję bardzo, to. Pójście. Chłop rzuca tego smoka. I teraz patrz. Rzuca tego nade'a. I teraz ten nade wyczyścił tego smoka, co nie? Więc czemu ten smok w tej chwili wrócił? Nie powinien. Nie powinien wracać ten smok tutaj. Według mnie. Powinien po prostu powinno wyczyścić. Ten nade powinien wyczyścić smoka. A on... A on go wyczyścił tak tymczasowo. Bo on tu robi... I chuj. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Chyba, że to działa na takiej zasadzie, że to leci z tego tego. Chuj wie. Na pewno uważam, że będzie to strasznie ciekawe. Uważam, że będzie to ciekawe. W ogóle tekstura tego smoka jest chujowa. Bardzo specyficzna jest może. Może chujowa to nie do końca, ale jest bardzo specyficzna, uważam. Jest taka, uważam nawet kurwa zbyt realistyczna trochę. O, tak bym powiedział, że jest zbyt realistyczna, kurwa. I to jest w ogóle też śmieszne, że z Valoranta wzięli te takie indykator. Kurwa, to co tutaj bierze i się świeci, no, na dole, jak w Valorancie. Fajnie by było, jakby na przykład, jak masz innego skina, to żeby też tutaj teksturka się zmieniała. Że masz na przykład Hyper Beasta i tutaj taki kurwa smok się pojawia, czy coś tam, wszystko nam podali. Nie, ja uważam, że to jest na plus. Ja uważam, że to jest na plus, bo teraz ja, właśnie taki chłop, który przez ostatnie parę lat grał w Valoranta i w ogóle nie dotykałem CS-a, teraz wracam sobie i patrz, HP mam w tym samym miejscu, ammo mam w tym samym miejscu, widzę, jaki mam zasięg kroków teraz na mapie, jest bardzo teraz fajnie, możesz żonglować gierkami, albo możesz łatwiejszy próg wejścia teraz z Valoranta do CS-a i vice versa. Ale moim zdaniem to logo to jest mega porażka, tak jak już mówiłem, CSGO 2, logo. To logo to jest największe gówno, jakie widziałem w ostatnim czasie. Naprawdę. To logo jest mega kurwa sraką. To logo wygląda jak kurwa chiński knockoff na Androida o nazwie Critical Strike, albo kurwa Critical Shooter, albo Counter Shooter. Naprawdę. Mega kurwa. Głównym jest to logo. Kilka dni temu dostaliśmy jego preorderowy drop ciuchów z limitem do 33 sztuk, ale największą wzbudziła bluza, która kosztowała 555 Ta bluza ładna nawet, szczerze. Złotych, a koszulka 222. 500 za bluzę od rapera w Polsce to jest ponad standardy, to jest bardzo wysoka cena. Zauważyli to też jego fani, którzy zaczęli krytykować tę cenę. Rzeczywiście designem jakoś mega się te bluzy nie wyróżniają, ale myślę, że... że jak ktoś by chciał na tym zarobić, albo mieć jakiś ciekawy, limitowany merch, to jest całkiem spoko opcja. Tory. I napisał, że ceny będą wysokie, bo nie jest to merch masowej jakości, tylko limitowane wydanie. Dokładnie tak! To jest tylko dla prawdziwych fanów. Z nas osobiście. Polecam potraktować to jako inwestycję lub zaoszczędzić pieniądze na następny drop, bo wtedy na rzeczach będziemy umieszczać nasze zdjęcia przerobione przez was. Co? Będę miał fanarty z CapCut'a na bluzie? Nie! Teraz przegadamy kwestię dramy Gen Z i ich kontrowersyjną reklamę z drapek. Na samym początku jednego z ich najnowszych odcinków... Co kurwa? ...poinformowali o konkursie zorganizowanym przez Lotto oraz... zareklamowali zdrapki, które jak wiadomo są formą hazardu, natomiast w całej półtora minutowej wstawce nie ma o tym żadnej wspominki. Jak wiecie, zdrapki są super czasoumilaczem na spotkania ze znajomymi albo jakieś imprezki, zawsze jest fajnie sobie zdrapać. Nie wiem, czy to tylko ja tak miałem, ale nigdy na żadnej imprezie nie zdrapywałem zdrapek, żeby... No ja też kurwa nigdy w życiu nie zdrapywałem zdrapek. What? W sensie takich fizycznych. Czas. A dzisiaj zostaję milionerem, w mojej zdrapce można wygrać milion złotych. Stuwa! Lecimy tu! Naprawdę? Tak! A, what the fuck? Zgadasz, ej, ale łatwo, panowie! Nie ma też ostrzeżenia, że w takie coś można się wciągnąć. Stuwa, no way! Zarabianie pieniędzy, tylko jak już to może for fun sobie coś kupić czasami. Czemu oni w ogóle to reklamują? W sensie, to oni nie są przecież targetem nawet i ich widownia też nie jest targetem do zdrapek. No bo wiele osób w komentarzach zwróciło uwagę na to, że reklamy tego typu nie powinny mieć miejsca. W sensie nie, ja inaczej, może nie. Ja uważam, że nie, powinny mieć miejsca, tylko po prostu, no według mnie są chuj. Target, bo po prostu nie, jakby
klient tego nie kupi jakby, po prostu, nie? Jakby, that's it. Ja nie mówię, że nie powinno być, bo to jest, nie wiem, dla mnie to jest reklama jak każda inna. Wystarczy tylko wspomnieć, że to hazard, czy tam po prostu forma jakiejś tam losowości. Ale still, mega chujowa inwestycja. To tak jak gdybyś, nie wiem, wciskał nowy samochód widzom Julii Żugaj. No bez sensu, bo ty wiesz, że tego nikt nie kupi. Chyba, że nie wiem, widzowie Julii Żugaj oglądają z matką i matka powie, o kurwa. Nowy Hyundai Qashqai? Muszę go kupić. Grupę docelową, no mimo wszystko stanowią osoby poniżej 18 lat. Natomiast z drugiej strony, kiedy dyskusja pojawiła się na Twitterze, ludzie do tego podeszli w bardziej luźny sposób. Część osób twierdzi, że jest to zwykła gra. Ludzie na Twitterze podeszli do czegoś w luźny sposób? Nie pierdol. Jak mówiliśmy o temacie Gen Z, to u Wersow ostatnio pojawiło się ciekawe wyznanie. Weronika została zaproszona na wywiad do programu Kuby Wojewódzkiego. Ej, myślicie, że Fris podpija mleko z cyca w wolnym czasie? Głosowy, o której mieliśmy jedną z najgłośniejszych dram w polskim internecie. I Weronika przyznała, że sprawa została załatwiona, żałuje jej i odbiło się to mocno na jej zdrowiu psychicznym. Szczerze, według mnie sprawa z logiem Wersow, dla mnie personalnie, poza tym hejtem, który dostała, to był win-win situation, tak szczerze. Bo to ją mega k***a wybombiło, jeżeli chodzi o viewsy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Straciła na tym logo, tam takiego namówiła małe mieszkanie, ale zarobiła pewnie 3 razy tyle. Odbiła się bardzo na moim stanie psychicznym, ze względu na to, że ja zawsze należałam do osób, które raczej stroniły... No tak jak mówię, psychicznie mogło to być mega k***owe, w sensie taki ten hejt, ale... Ona mówi, że wydała na to małe mieszkanie, ale po prostu wiusowo i jakby, jeżeli chodzi o reklamy, pewnie zarobiła więcej z tego. I co, to na tyle, dzięki wielkie za oglądanie. Dzięki,